Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze-Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie. I na naszym programie, tym szczególnym w naszej rodzinie, tuż przed, za tydzień o tej porze, już będziemy świętować, proszę Państwa, będzie akurat o tej porze już Eucharystia. Dziękczynienie za 25 lat Radia Maryja. Jakkolwiek to radio jeszcze nie będzie miało 25 lat, będzie brakowało jeszcze 5 dni. Ale już będziemy świętować z tej racji, że lepiej w sobotę, bo Państwo dojedziecie spokojnie, później do domu wrócicie, jeszcze możecie odpocząć, także piękna sprawa. Będziemy świętować w arenie toruńskiej. To jest taka duża hala, widzicie Państwo teraz to na ekranie też. Taka duża hala. Wchodzić będziemy już o godzinie 9:30. Będzie tak może w 10:30, 11:00. Wystąpi zespół, jeden taki dziecięcy, który wygrał też w konkursie tych zespołów przeróżnych, folklorystycznych. Był taki konkurs. Występowali w czasie dziękczynienia w rodzinie. Występowali, a ten zespół akurat nie mógł być, nie wszystkie mogły dojechać. Dlatego jeszcze jeden będzie i jeszcze może coś, a później różaniec o 9:30 jak zawsze i występ reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Koronka o 15:30. Mamy nadzieję, że już wtedy będzie to możliwe. Będzie msza święta. Zapraszamy serdecznie. Ci, co zgłosili się wcześniej, według kolejności zgłoszeń będą rozdawane karty wstępu. Karty wstępu są bezpłatne, proszę Państwa, żeby nikt nie kombinował. Proszę wziąć też sobie może jakieś leki. Jeżeli ktoś potrzebuje leki w ciągu dnia, warto wziąć to ze sobą, żeby nie robić sobie kłopotów czy innym także. Tak, no co, humor wziąć, dobre słowo, życzliwość i koniecznie łaskę uświęcającą. Tam będzie wszystko. To jest taka nowoczesna hala, dobrze zrobiona i dziękujemy bardzo miastu Toruń za to, że tę halę trzeci raz już otwiera dla rodziny Radia Maryja. To może tyle. Ci, którzy by się nie dostali do hali, to jakkolwiek tam będzie kilka tysięcy ludzi, to będą jeszcze namioty przed. Proponujemy, żebyście Państwo też zaopatrzyli się w dobre książki, apostolat, dobre książki, dobre może płyty, muzyka, różne rzeczy są. Tutaj też mam ileś książek różnych. Proszę Państwa, naprawdę jest taki splendor, katalog księgarni wysyłkowej i tam można zobaczyć, co proponuje Fundacja Nasza Przyszłość. Proszę Państwa, to jest nowe wydanie zimowe już. Piękne prezenty na Boże Narodzenie. Warto tak pomyśleć, żeby budować człowieka. Człowieka rozumnego, człowieka duchowego, a nie takie kłębki, takie hormonów i to bez sensu. Tylko. Także, żeby takiego, zadbajcie o dzieci wasze. Dobry prezent przywieźć. Dobrą książkę, może religijną książkę. Tu mam jeszcze książki, no, na przykład Biblia dla dzieci. Albo opowieści na dobranoc dla takich małych, ładne, kolorowe dać. Albo tu mam o Kocham Polskę. To jest cały cykl. Kocham Polskę, Poczet Wielkich Polaków. Także to tylko mam tutaj niektóre, proszę Państwa. A tego jest dużo i po prostu tylko dać. Także pomyśleć, warto pomyśleć, żeby czytały dzieci i coś z tego, żeby wyrosło. To bardzo dużo daje czytanie. Anioł Stróż.
a nie komputery, gry komputerowe. To trzeba bardzo mądrze dozować. Każdy z tych pism, na przykład Anioł Stróż dla dzieci, to siostry Lorytanki wydają. Proszę Państwa, tu jest, każdy jest płyta jeszcze jest przy tym. Tak można puścić płytę CD, dziecko się bawi i wchodzi do głowy, do serca. Jest więcej tych rzeczy. Są pisma różne. W każdym domu katolickim pisma katolickie, w każdym domu polskim pisma polskie, proszę Państwa. To jest, no byłoby dużo mówić, ale mam nadzieję, że Państwo to wszystko rozumiecie i chodzi o to, żeby to dalej nieść. Także jesteśmy przed rocznicą. W tym tygodniu też się dużo działo. Chyba tydzień temu film, pierwszy pełnometrażowy film, może powiedzą goście dziś tego programu też, tak, Zerwany kłos z przepiękną muzyką, piękną grą. I to jest dzieło naszego studenta, czy naszych studentów. Mówię naszego studenta, to bo tam jest scenografia, scenariusz, reżyseria, to wszystko. Właściwie to jeden, a później inni doszli i pracują, prawda? I bardzo dużo tej pracy było dla wszystkich. No ale przede wszystkim trzeba przywitać. Może jednak zaczniemy od dziewczyny. Pani Łucja. Studentka drugiego roku dziennikarstwa i wiceprzewodnicząca samorządu studenckiego. O, to figura. Tak, tak jakby wiceprezes w spółce. Albo wicepremier. No jeszcze nie. To wszystko przed. Nie? Tak, pani, tak. Pani Da, nazwisko? Darbach. Darbach Kopczyńska. Tak. Podwójne, to takie bardzo szlacheckie, tak. No i pan doktor, informatyk, proszę Państwa. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pan doktor Zbigniew. Haniecki. Pan doktor inżynier jeszcze. Tak. Zbigniew. Haniecki. Haniecki z Łodzi. Z Łodzi, tak. Łodzi, piękne. Bardzo dziękuję. I pan zajmuje się? Zajmuję się informatyką. Jestem wykładowcą w Politechnice Łódzkiej oraz w naszej uczelni, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. A Politechnice Łódzka, to może pozdrawiamy pana profesora. Pana profesora Dominika Sankowskiego. Sankowskiego, tak. I resztę tam współpracy. Właśnie piękne sprawy. Ja tam raz tylko byłem, to było bardzo ciekawe. Tak? I pan u nas właśnie informatykę. No i jeszcze jeden. Już nie doktor, inżynier, ale będzie doktorem też. Na razie pan Grzegorz. Nie wieczerzał, student trzeciego roku dziennikarstwa, przewodniczący samorządu studenckiego. Mam nadzieję, że tak jak ojciec powiedział, będzie ten doktorat kiedyś. A teraz trzeba mądrość zdobywać. Tak, teraz zdobywacie, trzeba licencjat pisać. Pan robi też audycje w Radiu zgadza Maria, się, młodzieżowe. Się, tak. Słyszę raz po raz. Zgadza się. Pokój gościnny. Ciekawe to jest? Bardzo ciekawe. Na przykład, co w tym ciekawego? Niedługo minie 2 lata, co jest ciekawe. Najciekawsi są słuchacze, bo słuchacze Radia Maryja są słuchaczami bardzo wymagającymi. Najdrobniejsze potknięcie jest od razu przez słuchaczy wychwytywane. Tak, i co? I, tak. I zwracają się do was jakoś? Tak. Jak? Dzwonią. Zawsze przygotowujemy pytanie do słuchaczy przy każdej audycji. To pytanie zadajemy, później słuchacze na to pytanie nam odpowiadają w różny sposób, w sposób bardzo ciekawy. Nieraz nawet nie przewidujemy takich odpowiedzi, ale też się zdarza tak, że jeżeli jakiejś kwestii w audycji nie dopowiemy, to słuchacze to wychwytują i pytają o tą kwestię. Także naprawdę do każdej audycji trzeba się bardzo kompleksowo przygotować. I pan musi szukać studentów? To z tymi samymi zawsze to jest, czy? Nie. Szukać studentów też za bardzo nie musimy, bo wszyscy są chętni, żeby przyjść do radia, zobaczyć, jak to działa. To jest w ramach takich warsztatów, w ramach praktyk, czy? Tak. Praktyki czynią mistrz, ćwiczenia. Tak, w ramach właśnie praktyk radiowych, ścieżki radiowej. Ścieżka radiowa, pięknie. No ale jeszcze jedno, panie Grzegorzu. Ja kiedyś słyszałem właśnie w radiu, to chyba pan mówił, że gdzieś zaczynał studia, czy coś zrobił. Tak. Gdzie? Ja wcześniej studiowałem pedagogikę w Piotrkowie. Pięknie. I też uczęszczałem w ramach wspólnoty takiej modlitewnej na Instytut Jana Pawła II w Częstochowie Teologiczny.
Pan jest z Częstochowy? Nie, nie, ja jestem z Bełchatowa, także... Ale dojeżdżał pan specjalnie? Tak, dojeżdżałem. To było w ramach właśnie formacji. I warto było tam też postudiować? Tak, tak, tak. Znaczy to... Warto, to poszerza człowiek swoje horyzonty. To było bardziej w charakterze wolnego słuchacza, ale... W instytucie, ale, tak. ale na studiach? Na studiach w Piotrkowie. Nie, tak, na studiach nie był wolny słuchacz. To ma pan już trochę... Ile pan tam zrobił? Jeden rok? Tak. Cały? Zaliczony? Tak. No, znaczy się z tym zaliczeniem bym tak uważał, bo zrezygnowałem po prostu przed końcem roku z racji tego, że no, nie spodobał mi się kierunek. Bardziej mnie ciągnęło w inne strony, właśnie do radia. A zobaczymy w co i gdzie będzie jeszcze ciągnąć. No, prawda? To tak się poszerza człowiek, prawda? Zgadza się. To jest mimo tego, że powiedzmy tego dyplomu pedagogiki nie ma, rok niezaliczony został finalnie, to jednak te rzeczy, których się dowiedziałem, których się nauczyłem, procentują teraz na studiach dziennikarskich. I tu pan widzi młodzież, tam widzi ludzi, tak, wykładowców. Tak, jest niesamowite porównanie. Tak, tak. Ale przepraszam, pani Łucja, jeżeli pan doktor pozwoli. Pani Łucja robi dużo dobrych rzeczy. No tak, pani też w filmie brała udział. Pomagałam przy premierze i na samej końcówce, w ostatniej prostej tworzenia filmu. Ale no, całą pracę wykonali... Ale całymi nocami żeście pracowali. Tak, ale to były bardzo dobre chwile. Bardzo się cieszę z tego, że właśnie w tym roku przy tej premierze wyklarowała się taka bardzo fajna, taka ścisła grupa ludzi ambitnych, zaangażowanych. Którzy się rozumieją. Którzy tak? się rozumieją, lubimy się. I myśmy spędzali całe noce faktycznie. I były, naprawdę czasami było tak, że po 28 godzin nie spaliśmy, nie tylko 24. I rzeczywiście było tak, że... Po dwie noce pewnie. Tak, po dwie noce. I nawet było tak, że myśmy kończyli pracę, szli na zajęcia, potem wracali do pracy i znowu szli na zajęcia. A na zajęciach żeście spali, czy nie? Tak, ale zależy od zajęć też, myślę, bo to są też wykładowcy, którzy nie pozwolą zasnąć. Natomiast no, jak już naprawdę się nie dało, no to już po prostu zrezygnowaliśmy z tych zajęć. Ale teraz właśnie wyklarowała się taka wąska grupa ludzi, którzy są ambitni, którzy chcą coś zrobić. A myślicie coś robić dalej? Tak, ale to już tajemnica. Tajemnica, niespodzianka. Więc... A dalej film? Tak, ale to jest raczej już kwestia Witka, Karola i to oni będą, jeśli nas przyjmą z powrotem, to jak najbardziej chcemy pomagać, chcemy tam zaadaptować biuro filmowe, stworzyć warunki do pracy, więc ta dobrze. Grupa się taka... Tylko tak, bardzo tak, dobrze. Stworzyliśmy grupę Ja się przyjaciół. Tylko cieszę, wie pani, bo tak powstają wielkie rzeczy, dobre rzeczy. O tym filmie mówią, ten film kosztował nas gdzieś 550 tysięcy, a z telewizji już ktoś mówił, że to 5 milionów spokojnie by tam gdzieś kosztował. Tak, nawet sami pracownicy Pałacu Kultury i Nauki, gdy obejrzeli pierwszy raz ten film, bo tam Witek pojechał z Karolem wcześniej, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądało w salach kinowych, dostosować ten film. I byli zachwyceni, pokazali zawodowcy, którzy pracują tam po 20-25 lat, pokazali chłopakom film zawodowy gdzieś tam hollywoodzki, w który właśnie było władowane 5 milionów i on się nie imał do naszych twórczości. Także naprawdę nasi studenci, nasi absolwenci pokazali klasę tworzenia naprawdę. Ale to trzeba mieć coś w sobie, nie? Skalę, tak. I rozwijać to i chcieć rozwijać. I teraz jest ta grupa, która właśnie ma taką iskierkę i mam nadzieję, że rozpalimy ten płomień. Bardzo, bardzo, no to piękna sprawa. Trzeba coś w życiu zrobić dobrego. Tak. Trzeba coś zrobić. No ale pani też przygotowywała tę procesję dziejów. Pamięta pani, właśnie w tej księdze jest ta procesja dziejów. Też, proszę państwa, taką książkę wydaliśmy, to znaczy wydaliśmy, mówię. To wydał, właściwie to zrobił pan dyrektor Szymon Cieślar z ludźmi swoimi ze Szczecinka. No, piękna książka i tam jest ta procesja dziejów na konsekrację. No, nie wiem, w którym miejscu, ale piękna ta książka. No, pani ma ten album? Nie mam go jeszcze. Nie ma pani? Nie. To od razu daję człowieku. Przecież pani jest później dedykacji, możemy wpisać, jeżeli pani chce. Bardzo bo chętnie, pani dziękuję. Bardzo, bardzo mocno tam pracowała. To była też ciężka praca. To była bardzo ciężka praca, ale tak owocna, bo z tej pracy, z jednej pracy naprawdę, upiekliśmy dwie pieczenie na jednym ogniu.
poza tym, że zorganizowaliśmy ten pochód dzieju, który uświetnił tak wielkie wydarzenia, tak, jak pokazanie było, 1050 lat. Już sama konsekracja była niezwykłym dziełem, ale poza tą właśnie konsekracją umieściliśmy tam ten pochód dziejów. Tam były też armaty, tam były prawdziwe konie, tak. tam było 500 osób w pochodzie, bo myśmy przygotowali około setki strojów, ale byli też ludzie z zewnątrz, myśmy to wszystko zorganizowali. Praca była toczona całymi nocami, ale dzięki temu wyszedł ten pochód dziejów i wyszła etiuda telewizyjna, którą mam nadzieję, że będą mogli Państwo zobaczyć. Jeszcze nie jest do końca zmontowany, bo nie było czasu, bo był ten film. Oczywiście, prawda? I był film, były ważniejsze rzeczy jak najbardziej. Natomiast to jest drugie dzieło, które z tego powstało, tak naprawdę przy jednej pracy, więc owoce są naprawdę, nawet przekraczają nasz wkład, który myśmy w to włożyli. No i radość, że coś takiego powstało. Pokazanie to w telewizji, prawda, tak. Także to jest teraz widzę, to z tej procesji dziejów jest. Tak, początku od Mieszka I i Dąbrówki, tak. Praca z tymi strojami była też sama w sobie historyczna, dlatego że to są stroje, które wcześniej brały udział w naszych polskich i zagranicznych wielkich dziełach telewizyjnych. Na przykład ja osobiście byłam wcielona w Królową Bonę w tym podczas pochodu i miałam na sobie sukienkę Barbary Radziwiłłównej z filmu właśnie Epitafium dla Barbary Radziwiłłównej, więc są stroje naprawdę, które mają podwójną historię, przedstawiały postaci historyczne i przeżyły swoją własną, napisały swoją własną historię. Ale wtedy historię. Też poznawaliście historię, tak, Polski, jak najbardziej. Prawda? Trzeba było zaglądać, szukać, dokładnie. Żeby tę postać umieścić jakoś, oczywiście, prawda? Oczywiście, gdzieś jakiś tam nawet sylwetkę danej postaci. To nie było tak, że myśmy, nie wiem, wyszukali w goglach, jak wyglądała dana postać, bo na przykład Dąbrówka i Mieszko, no, mają tylko rycinę, jakby ich, nie ma ich postaci, gdzieś tam jest tylko ich wyobrażenie. Dlatego myśmy dobierali strój po ich charakterach, które tam gdzieś były opisywane. I to była też niesamowita praca. To było kreowanie postaci, która gdzieś była i trzeba było odkryć tą pani postać. Pani tu grała główną rolę w tworzeniu tej procesji. Nie, główną rolę grał Witek i Karol. Ja im pomagałam i zawsze chętnie. Ale właśnie od strojów to pani była. Tak, ja byłam akurat od strojów, ale... No ale to, jak mówię, to była bardzo miła praca i nie byłam tam sama. Miałam właśnie osoby, piękne które... Piękne sprawy. Tak, chętnie szyły dziewczyny, pani pracowały. Pani gdzieś też studiowała? Tak, wcześniej i studiowałam. I chyba się jeszcze wybiera na studia. Nie wiadomo, zobaczymy, ale, tak. Ale pani była. Pani mówi dobrze po angielsku, nie, po włosku, po włosku na pewno, tak. I po jeszcze jakiemu? Angielski, włoski. Teraz się zaczęłam uczyć rosyjskiego, dlatego że zamieszkałam z koleżanką. Może pogawaridnie z kolką. No, bo mieszka pani z kim? Teraz mieszkam z jedną z dziewczyn, która się zaangażowała właśnie i w pochód dziejów, i w premierę. I z Ukrainy pochodzi. Pochodzi z Ukrainy i uczy mnie języka rosyjskiego, więc na razie średnio mi to i wychodzi. Na razie puszcza mi piosenki. Raczej ona mówi, więcej zaczynam rozumieć niż sama mówić. Normalnie. Ale jest to pierwszy krok ku temu. No i przede wszystkim pokonałam też taką niechęć do poznawania języka rosyjskiego. Miałam taką niechęć. Rosyjski język jest piękny. Jest pięknym językiem, więc teraz otworzyło mi się światełko, że być może zechcę się uczyć języka niemieckiego. To trzeba, po prostu trzeba zostawić politykę i te rany z historii, tylko język. Język to jest dojście do drugiego człowieka. Do drugiego człowieka, to niezależnie od tego, kim on jest, ale tam też z jakiego narodu, ale to jest człowiek i pomóc mu. Tak, a gdzie pani studiowała? Sapienza, to jest w Rzymie. La Sapienza? La Sapienza, tak. La Sapienza, to jest Uniwersytet Mądrości w Rzymie. I miałam też, bardzo króciutko byłam, ale byłam też na Uniwersytecie Alfonsiana, czyli tam, gdzie na przykład nasz ojciec rektor też tak? studiował. Tak. Akademia Alfonsiana? Tak, na Akademię Alfonsiana, ale to nie była stricte Alfonsiana, bo tam po prostu uczelnia wynajmowała aulę do wykładów. A to znaczy Sapienza? Tak, i Europejski Uniwersytet właśnie. I tam właśnie miałam moment, że byłam też na Alfonsianum, więc poznałam pani też uczelnię. Pani często była w Bazylice, mogła pani być? Tak, bo ja mieszkałam 2 minuty drogi od Santa Maria Maggiore, bo mieszkałam na Via dell'Olmata u sióstr świętej Elżbiety. No jak my tak słuchamy, to ale wy macie szansę.
Można powiedzieć, za nas tego nie było. Panie doktorze, pan też nie miał takich szans, chociaż pan jest możliwości. O wiele, wiele, wiele wieków młodszy ode mnie. Nie? Pięknie. Tu ma pani też porównanie. Tam studia, tu studia. Ciekaw jestem, czym się różnią. Wszystkim. Tam są na pewno dużo ludzi, prawda? Nawet nie o to chodzi. Przede wszystkim myślę, że różnica jest w mentalności. I nie wiem, czy jest to spowodowane konkretnym środowiskiem, w którym się znajdowałam, czy po prostu różnicą kultury kraju, narodu. Natomiast na Sapienzie tak naprawdę nie miałam z kim porozmawiać, bo tam była taki totalitaryzm wręcz takiej akceptacji czy tolerancji. Tam... Tolerancja, tak? Pierwsze to tolerancja, tak? Tak, to było pierwsze tolerancja, więc cokolwiek bym nie mówiła, nie mogłam wywołać dyskusji, nawet gdy mówiłam rzeczy celowo kontrowersyjne, żeby wywołać dyskusję. Niestety każda moja wypowiedź kończyła się, masz do tego prawo, jak najbardziej oczywiście, wszystko jest pięknie i że ja jestem tolerancyjnym, akceptuję to. Wszystko. Wszystko, no a tutaj... A tutaj można wywołać dyskusję. Zniewolenie, nie wolno, tak? Znaczy, nie, tu nie jest właśnie, nie ma zniewolenia, to jest wolność wypowiedzi. Uważam, że tam ta tolerancja spowodowała zniewolenie. Tam jest zniewolenie tolerancji, bo nie można wypowiedzieć własnego zdania, bo trzeba być tolerancyjnym. To jest ten postmodernizm, tak. Każdy ma swoją prawdę. Dokładnie, a tutaj jest, nie ma czegoś takiego, że nie ma tolerancji. Tutaj jest po prostu właśnie większa tolerancja, ta prawdziwa tolerancja, bo każdy ma prawo się wypowiedzieć, jest wolność słowa. Tam ta wolność słowa jest zabita przez tą tolerancję, po prostu słamszona, a tutaj nie, tutaj jest dyskusja i na naszej uczelni możemy dyskutować. Studenci tak też tak, dyskutują ze sobą. Nawet zostaliśmy pochwaleni, bo wczoraj był u nas minister Gowin na uczelni i właśnie pochwalił naszych studentów, ze względu na żywą dyskusję, ze względu na to, że on... Była dyskusja wczoraj z nim? Znaczy były pytania, bo on właśnie bardzo dziękujemy też ministrowi, że zechciał poświęcić dla nas, dla studentów czas. Niedużo was było. Nie, bo to miało być kameralne spotkanie. Miało być tak? Było około, do 50 osób było, więc miało być kameralnie, było i tak 50 osób, czyli i tak było więcej niż się spodziewaliśmy. Natomiast właśnie wtedy minister pochwalił właściwie każdego studenta, każde pytanie studenta chwalił jako dobre pytanie, ciekawe i że cieszy się, że jest właśnie taka świadomość naszych studentów. Więc bardzo się cieszymy, że to gdzieś jest zauważane. A może tylko tak podpuszczał? Nie, raczej się cieszył. Jako raczej polityk, się... nie? Tak, żebyś nie narazić, żartuję sobie tak. Nie. Pięknie. Wszyscy jesteśmy wolni. Tak, prawda? To jest właśnie prawdziwa pięknie. Wolność. Słuchajcie, bo my tak sobie gwarzymy, tak? No ale to, co jest, proszę Państwa, bo to jest w rodzinie Radia Maryja i w tej rodzinie powstała uczelnia i to jest, powiedziałbym, coś, co należy pielęgnować, coś, co pomagać. Z młodzieżą trzeba być. Dzisiaj mi ktoś powiedział, a tak dyskutowałem, akurat jeden grał w filmie, oni są po studiach, jeden, drugi śpiewa, uczy się u najlepszych wokalu, najlepszych, skończył Bydgoszcz, teraz w Warszawie i równocześnie u nas studiuje i mówi, tak rozmawia, tego, no ale to, żeby tak popchnąć teraz, tego, mówię, tak, właściwie w tym wieku to wychowanie polega na tym, żeby towarzyszyć młodym ludziom w rozwoju. Oni już muszą wybierać, można podpowiedzieć, ale nie można tak popchnąć. A niektórzy to by się nie dali, taki Grzegorz to by się nie dał człowiek. On by krzyczał, albo by pobił, co? Nie, no gdzieżby, ja raczej... Taki niewinny, taki mam delikatny. Mam łagodne usposobienie i wolę rozmawiać niż pobić. To ja was tak zaczepiam, nie? Zgadza się. Tak. Ale dobrze, panie doktorze. Co pan powie? Ciekawe rzeczy. Tak, bardzo ciekawe pan, rzeczy. Pan z tym młodym informatykiem piękne rzeczy robi, ale to nie będziemy mówić i na informatyce. Tak, naprawdę oni cuda robią. Ja też podziwiam. Wielokrotnie też były poruszane. No tutaj państwo tak rzeczywiście przedstawili też troszeczkę ten inny świat, bardziej humanistyczny, tak? Kwestia właśnie wykształcenia informatyków jest w tej chwili bardzo
właśnie bardzo ważna ze względu na rozwój techniczny, ale nie wolno nam przez cały czas zapominać, że informatyka jest narzędziem. To jest potęga, można bardzo wiele przez informatykę zrobić. To jest zupełnie nowa, prawda? Nowa epoka. Tak? Ale nie wolno tutaj tutaj rozpatrywać jej właśnie bez tego człowieczeństwa, bez tego podejścia humanistycznego. Ducha. I pamiętać, że praktycznie każde nasze działanie powinno zmierzać do tego, abyśmy w lepszy, łatwiejszy sposób mogli działać właśnie dla dobra człowieka, dla społeczeństwa, dla przyrody, wykorzystywać ten potencjał, który daje nam technika do tego, aby rozwijać świat, a nie go niszczyć. Właśnie, czyli trzeba ducha mieć. Myślę, że tak. Ta wiedza, która jest w tym łacińskiej sentencji naszej uczelni, Fides Ratio et Patria, otoczona po boku wiarą i ojczyzną, powinna wiara, właśnie być rozum, ojczyzna. Wiara, rozum, ojczyzna właśnie. Także właśnie ten rozum bez wiary i bez takiego umiejscowienia w ojczyźnie, to jest tylko po prostu jakaś tam nauka, prawda, która może być przekazywana z pokolenia na pokolenie, rozwijana. Tutaj właśnie mamy bardzo ciekawe wydawnictwo, Fides Radio Patria, Studia Toruńskie, cykliczne, które kwartalnik, do którym między innymi właśnie jednym... Panu, że jeszcze nie przeczytałem nic teraz. Nie było kiedy. Tak jest dużo tych spraw, że tak, w tej chwili być jeszcze parę oczu więcej i czasu więcej. To rzeczywiście jest bardzo trudne w tej chwili ogarnąć właśnie wszystkie materiały, które się pojawiają wokół nas, bo rzeczywiście, zwłaszcza internet, sprawił, że nastąpił bardzo dynamiczny, ogromny właśnie taki rozwój publikacji. W publikacji książkowych, które już praktycznie nie da się dosłownie ogarnąć wzrokiem, kiedy się wchodzi do księgarni, to naprawdę nie wiadomo, w którym kierunku patrzeć. A kiedy włączy się internet, to jeszcze od linku do kolejnego linku po prostu nie da rady wybrać tego, co by się chciało przeczytać. To jest niesamowity internet. Nie daje się tak. To w to powinni wchodzić również ludzie starsi. Tak, różni, to jest, są wykluczenia. Ale ja widzę u pana doktora, widzę znaczek, który dwa znaczki właściwie. Tak. Czy może pan powiedzieć, co one znaczą? Jest to ten biało-czerwony. Ten większy jest to symbol Jana Pawła II, wówczas jeszcze papieża, oraz orła w symbolu Wojska Polskiego i podpis Bóg, honor, ojczyzna. Oraz ten drugi to jest znak Polski z podpisem Jan Paweł II, papież, który jest symbolem naszego nowo powołanego bractwa świętego Jana Pawła II przy sanktuarium Najświętszej Maryi Panny. A propos bractwa, to przed programem rozmawiałem z ojcem Kustoszem, jest w tej chwili w Nowym Sączu, gdzieś tam też tam w swojej parafii, no i mówiliśmy o bractwie. Tam księża mówią, czy możemy bractwo też u nas założyć. Ja mówię, jeżeli to nasze, no to oczywiście też możemy, tylko to wszyscy mogą i zapraszamy. Jeżeli chce być człowiekiem wierzącym i przyjmować naukę Jana Pawła II, a równocześnie szerzyć. To jest największy rodak nasz, największy. I trzeba, żeby ludzie poznawali go i młodzi ludzie. Także pozdrawiamy ojca Kustosza, na pewno nas ogląda. Panie doktorze, tak, pozdrawiamy. Ogląda nas, powiedzcie tak. Powiedzieliśmy. Andrzeja, tak. I tak, mam nadzieję, że niedługo ma imieniny, także prosimy, pamiętajcie o nim. Zróbmy mu taki numer, żeby miał pełno telefonów i życzeń. Trzeba tego. On jest bardzo dobry, prawda? Taki wierzący, widać, wchodzi do kościoła, to już taki gorliwy, że no nie wiem. Wchodzi rano i wychodzi późno. Tak, zgadza się. I cały czas tylko czeka i już modlitwa i już ludzie. Piękne. No. A nie wiem, czy państwo wiecie, że on ma siostrę bliźniaczkę. Także on jest tak. Jest, i było ich więcej. Samka, pozdrawiamy rodziców. Rodzeństwa, tak? Tak, tak. Więcej rodzeństwa. No, a więc tam to bractwo. Mhm. Właściwie to, nie wiem, czy pan się zgodzi, ale ja tak myślę,
znaczek Polska. Tak. Biało-czerwona. Często mówimy Polska, mówimy biało-czerwona. I taki znaczek. I Polska Jana Pawła II. Tak jak on nas uczył. A oprócz tego, tak jak uczyli nas wielcy Polacy przed nim, on na nich wyrósł. Ta cała ciąg od Mieszka I. I to poznaje, tu się jeszcze bardziej zakorzeniamy. Dlatego taki znaczek. I zapraszamy takich ludzi, którzy chcą to szerzyć. No jest właściwie spotkania to mamy jak? No, bardzo rzadko. Rzadko są. Ale to jest, każdy musi się trzymać, jeżeli to w internecie, jak będziemy mieli ile możliwości, tyle. Są też programy raz w miesiącu o nauczaniu Jana Pawła II w telewizji, w radiu. No i widzę, że pan ma dużo materiałów. To znaczy tak, właśnie jeżeli chodzi o czym jest w ogóle bractwo. Przede wszystkim oczywiście właśnie każdy, kto tylko ma takie życzenie, może przystąpić do bractwa. Ale nie może, musi ale nie może Jehowita, nie może, prawda? Musi być katolikiem. Musi być właśnie wyznania katolickiego. Może być grekokatolik też. Może być zapewne tak. To po prostu no, ci chrześcijanie, którzy są bliscy naszemu właśnie Ojcu Świętemu, no zapewne zostaną tutaj ich prośba zostanie rozpatrzona i no przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, że no nie jest to taka może zupełnie przypadkowa wspólnota, tak? Jest to wspólnota, której celem przede wszystkim no właśnie jest taka odpowiedzialność za głoszenie tej prawdy, jaką głosił święty Jan Paweł II o zbawieniu, o Jezusie Chrystusie, o Maryi, o Bogu, o Duchu Świętym. Tak. Musimy pamiętać, no wiadomo, że Polska miała na przełomie wieków wielu i ma wielu świętych. Ojciec Święty Jan Paweł II jest tym naszym najmłodszym, można powiedzieć, świętym, ale właśnie dlatego, że najmłodszym, to takim najbliższym nas, bo można powiedzieć, tak, że większość z nas tak obserwowała. Wygląda, największym świętym. Największym, ale takim znanym, prawda? Tak, takim, tak, którego prawie każdy właśnie znał, którego prawie każdy kochał, którego każdy widział, ale czy którego każdy słyszał? To jest pytanie, prawda? I bo właśnie nie wiem, tego mu zmierza. Czy każdy słyszał? Tak. Czy państwo słyszeliście, panie Grzegorzu, czy pani... Czy panie Łucjo, słyszeliście papieża? Oczywiście, że tak. Pamiętacie jeszcze? Tak, wiele, wiele razy. Ja też mogę się pochwalić, że pochodzę z miasta Bełchatów i pamiętam transmisję, kiedy Ojciec Święty pozdrowił mieszkańców naszego miasta z racji tego, że został honorowym obywatelem miasta Bełchatów. Tak więc... I to pozdrawiał z Rzymu? Tak, 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 z Rzymu. A był pan u Ojca Świętego tak blisko? Niestety nie miałem takiej przyjemności. A pani podeszła? Ja nie byłam. Byłam dwa razy z pielgrzymką do Jana Pawła II, ale byłam malutka i nie podeszliśmy blisko. Blisko byłam papieża Franciszka, bo przejeżdżał akurat, byłam na audiencjach środowych i... Przypatrzmy się znaczeniu prawdy właśnie, w naszym... O, Ojciec Święty. Tak, tak. I tam właśnie przejeżdżał papież Franciszek, czy nawet teraz na Światowych Dniach Młodzieży, to z tej okazji mogłam bliżej zobaczyć papieża Franciszka. Ale Jana Pawła II pamiętam. A pan był blisko papieża Jana Pawła? Więc właśnie nie byłem nigdy blisko. Tak się właśnie to złożyło, że niestety to mi się nie udało. Teraz jestem za to bardzo blisko. Dzięki właśnie byciu w bractwie mogę być bardzo blisko jego. Bardzo dziękuję. Właśnie, no można powiedzieć, osoby poprzez figurę, tak, w naszym sanktuarium. Jego relikwii bezpośrednio, tak, ponieważ jednym z zadań bractwa jest no, takie strzeżenie, takie no, można powiedzieć uroczyste, tak, no bo jest to taka forma tej naszej posługi. Posługujemy pielgrzymom, którzy odwiedzają nasze sanktuarium, pokazujemy im, tłumaczymy im, w jaki sposób mogą właśnie poruszać się po tym sanktuarium, gdzie znajdują się jakie istotne, tak, istotne informacje mogą pozyskać, prawda, ponieważ jest tak wiele elementów. Panie doktorze, mówiliśmy bardzo dużo. Tak. Mówili bardzo dużo, przepraszam, ale musimy tak urwać. To są rozmowy niedokończone. Jak wszędzie u nas. Co? To pozdrawiamy? Oczywiście. Może od pani zaczniemy.
No to ja tak szybciutko pozdrawiam całą moją rodzinę na czele z moją mamą i moją mamą chrzestną oraz moje kuzynki. Bardzo was serdecznie pozdrawiam. Ja. Przepraszam, pan doktor, może pierwszy. Ja bym chciał pozdrowić całą moją rodzinę najbliższą, moich znajomych, wszystkich słuchaczy i widzów telewizji Trwam, Radio Maryja. Ja oczywiście pozdrowię moją całą rodzinę, zwłaszcza moją babcię, która teraz jest w szpitalu, moją dziewczynę, wszystkich słuchaczy, którzy słuchają. Nie wszyscy, jak nie dziewczyny, a to chłopak. Wszystkich nie, słuchaczy, nie. Którzy... Dziewczyny mówią o chłopakach, chłopaki o dziewczynach. No wie ojciec, no to już ten wiek, gdzie trzeba sobie szukać powolutku. Nie, może jest XXI wiek. Chodziło mi bardziej o mój wiek, ale... Ona wiek nie jest 21? Nie, niestety nie, już 24 się kończy. 24 wiek? Zgadza się. Możesz się zawsze do przodu. Aczkolwiek żyję w XXI, tak jak i ojciec. Pięknie. I co, kogo jeszcze? Wszystkich. No i wszystkich słuchaczy, którzy słuchają mnie w środę na antenie Radia Maryja. I myślę, że dziękujemy. Wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądają. To dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże. Proszę państwa, za chwileczkę następna część. Wymiacie wielką misję przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Podobnie zdejście do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać ziarn. Ziarnem tym jest Słowo Boże, głoszone także na falach radiowych, tym wszystkim, którzy chcą go słuchać i czerpać z niego moc. Katecheza, którą prowadzicie, to także służba Kościołowi i społeczeństwu. Tak, moi drodzy, wasza działalność jest służbą Kościołowi. Proszę państwa, i następny etap, teraz już, proszę państwa, Biuro Radia Maryja. Proszę państwa, nie byłoby tego radia i tego wszystkiego bez ludzi. To ludzie. Łaska Boża i ludzie. I ludzie, którzy odpowiedzieli tak. I to są wspaniali ludzie, to są ci apostołowie świeccy, proszę państwa. I akurat to są panie. Ale bez pań, Pan Jezus bez, nie wiem, jakby tam dał radę z tymi apostołami, nie? Tam też chodziły panie, prawda? Niewiasty. I one szły za Panem Jezusem, one, bo one odczytały sercem, miłość się odczytuje. Mężczyzn to Pan Jezus musiał wołać, no chodź tu, chodź ty, zostaw te sieci, tego. Oni nie, prawda, jeszcze muszę to, jeszcze oni. A to jest miłość, miłość nas pociąga i tak jest. I z Radiem Maryja pewno też tak. Tak jest, oczywiście. Ja pamiętam, ta miłość do Radia pamiętam Panią Jadwigę od samego początku, prawda? No, jak tylko radio powstało, prawda, w Płocku. No, tak, 3 lata to było takiego, proszę ojca, takiej partyzantki, tak jak ojciec nazwał, żeśmy chodzili. Potem nadszedł czas, że wyszliśmy. No bo teraz już możemy mówić, że ten biskup Kamiński nie był za radiem, nie? No, nie, no nie właśnie nie troszeczkę te 3 lata to, żeśmy się tak ukrywali. Nie był, ale muszę powiedzieć, że niektórzy właśnie, nie wszyscy biskupi byli od razu za radiem. Oczywiście, nie wiemy o tym. Ale dlaczego nie? No bo badali nas, badali co to jest. A jak wyskoczyło znowu, że jakieś coś, co by szkodziło Kościołowi, prawda? I muszę powiedzieć, że jak arcybiskup Kamiński był już w Szczecinie, zachorował, poszedł do szpitala, wyszedł ze szpitala, jak mi później opowiadali, to mówił na opłatku, czy nie, na spotkaniu z księżmi dziekanami, słuchajcie Radia Maryja, słuchajcie Radia Maryja. Po ileś dni był w tym szpitalu i usłyszał, przekonał się, tak. A później mówił sam, jeszcze mocniej mówił, jeszcze mocniej mówił, no ale to już było nie w Płocku, a wierzyć można i trzeba, nie? Tak, oczywiście. I po cichu, jak pasterz nie chce,
to nie będziemy go drażnić. Oczywiście. Ale modlimy się. Ale modlimy, tak. Modlitwa przede wszystkim. Tak. To tak samo, wiecie Państwo, to tak samo, nie, jak tak jeszcze nie przedstawiliśmy się, ale to tak samo, ale to może nie, najpierw skończymy tą myśl, dobrze? Tak. Otóż wiecie Państwo, to tak samo jak sprawa tej wielkiej pokuty, prawda, na Jasnej Górze. Czyja to była inicjatywa? Oddolna ludzi. Zobaczcie, 100 tysięcy. Jak pięknie oczywiście, ja byłam. Oczywiście te media o tym nie powiedziały, prawda? Tak. Bo oni to tak nie powiedzieli, bo chcieli to ukryć, dlatego nie mówią. A później Państwo byliście na tym. No, tak, byliście. Wszyscy byliście. Tak, akurat ja. Koniecznie. Koleżanki były. No to tego, właśnie. To jak one były, to ja też. Też, oczywiście, no nie można. Ale myśmy powiedzieli, my to transmitujemy, przynajmniej mszę świętą. Tak, transmitujemy. Tak, trzeba to pokazać. A później to niesamowite, oddolne działanie, to co się stało tydzień temu, prawda? Też byłam w Krakowie. W Łomiankach. Pani też była? Byłam, tak. Ale pani ma zdrowie. Siostry pasjonistki. Ja powiedziałem w Łagiewnikach oczywiście. W Łagiewnikach. Nie w Łomiankach, w Łagiewnikach. W Łagiewnikach. Tak. W Łagiewnikach i ten właśnie przyjęcie Pana Jezusa za swojego Pana i Króla. Króla. Ale były tysiące ludzi. Wiecie Państwo, policja podobno podawała, że 50 tysięcy, ale wiecie Państwo, wczoraj mi powiedzieli, w Warszawie mi powiedzieli, że z sanktuarium w Łagiewnik mieli informację, że podali ponad 80 tysięcy Komunii Świętej i zabrakło Komunii Świętej. I co? I jeszcze ileś, nie wszyscy nawet byli do Komunii Świętej. A więc ile ludzi było? I to znowuż też od dołu, prawda? Od dołu ten ruch, te wspólnoty intronizacyjne, dyskusje, tak, tak, spieranie się, na antenie też było, tylko tak, mamy spokojnie, spokojnie, no i jest, i przepięknie było, to było tak pięknie. A już pasterzy było bardzo dużo też, proszę Państwa, no wszystkich, a dzisiaj jest nawet, o, Chrystus naszym Królem, wywiad, świetny wywiad, radzę wszystkim wziąć to do ręki, zobaczcie, jacy są rodzice prezydenta. Tak. Profesorzy na AGH, czy chyba tak mi się wydaje, że to jest AGH. Pięknie wypowiedziała się też jego mama, kiedyś mama, był taki program, ale że ona modli też się za Polskę, bo mówi, mój syn jest prezydentem Polski, ja się modlę za całą Polskę, za naród. A to mieszkali, było to było studenckie chyba, czy asystenckie małżeństwo, już nie wiem, ale co? W maleńkim pokoiku. Ja byłem duszpasterzem akademickim w Krakowie, widziałem te akademiki. Maleńki pokoik, a jeżeli było dziecko, to łóżeczko przyczepiali do sufitu, na sznurka. A Radio Maria w jakim maleńkim się, jak się no też żeśmy zaczynali. Ale pani wie, że to jest za małe teraz dla no, nas? Na pewno. Po za małe, bo nam się to rozrasta. Ale nie przedstawiliśmy. Pani Jadwiga, proszę Państwa, Paradowska, czy Poradowska? Paradowska. Paradowska. Pani Jadwiga Korzeniewska. Korzeniewska od korzeni. Tak. Dobre korzenie polskie też i katolickie, nie? Dziadek. I pani Helena Błachnio. Błachno. Tak jest. Tak. Błachnio. Tak. Błachnio, to jest taki ład. Wszyscy od świętego Józefa w Płocku. Znaczy my jesteśmy z różnych parafii, bo my jesteśmy taką międzyparafialnym kołem przyjaciół Radia Pani, Maryja. Ale pani ma to w ręku. Tak. Ale pani Jadziu, mogę tak mówić pani Jadziu? Cieszę się. Proszę panią, od samego początku pani jest. W ręku, tak. Życzę proszę zdrowia. Ojca, to jest, to ja nie wiem, ja kiedyś nie wiedziałam, co to znaczy powołanie. Mówię, jak to idzie ktoś do zakonu, czy na kapłana. A ja teraz wiem, co to powołanie, bo ja się czuję powołana. Tak, proszę sobie wyobrazić, proszę ojca, bo ja ojcu nie podziwiam, mówiłam. Podziwiam, jak ile wy macie lat, mocy. Ponad 20 lat w każdą trzecią środę spotykamy się na comiesięcznej mszy świętej w stałych intencjach, tak jak wszystkie koła. Zapraszamy wszystkich z Płocka, przychodźcie do świętego proszę Józefa. Ojca. Rodzina zawsze. Radia Maria, proszę koniecznie ojca, przychodźcie. Spotykamy się, zawsze jest o której godzinie mszy świętej? O 18 godzinie i zawsze jest z homilią. Ksiądz proboszcz zawsze głosi homilię, sprawuje tę mszę świętą. Poprzedni też taki był. Też taki był ten założyciel. To są dobrzy duszpasterze. Prałat Władysław Stradza założył to koło razem przy pomocy ojca Waldemara Gawłowskiego. Wtedy przyjechał na misję ojciec Pozdrawiamy Waldemar. Pozdrawiamy go, w Warszawie jest. I przyjechał ojciec Andrzej Legieć z Kazachstanu wtedy do młodzieży. No proszę bardzo. I oni zostali zaproszeni i od tego się zaczęło, od tych misji tak zaowocowały.
i spotykamy się. Zawsze ksiądz proboszcz, teraz ksiądz nasz proboszcz Andrzej Smoleń, zawsze jest na naszych spotkaniach formacyjnych. My odchodzimy o 22, nieraz po 22. My, proszę księdza, już odchodzimy. Ja czekam, mówi na was cały miesiąc. Tak? Ja mówi was nie wypuszczę zaraz. Mój mąż mówi, nie wejdziesz do domu. Jest 22. Nie powinnaś już także w domu. I na schodach. A ja wracam w 22:30. A na schodach każe, tak. Chciałbyś zostać. Ale tak. Pani mówi, tak wpuszcza. Zadowolony. 47 lat jest ze mną, więc wpuszcza. Ale pani mu od samego początku też pamięta. Tak, no tak, tak, tak. Prawda? Też pani. Ja troszeczkę później. Ja jestem później, ja jestem poza Płockiem. Mieszkam i tam staram się też ewangelizować. Ale gdzie można? To jest na wiosce. Na wsi. Pięknie, właśnie tak. Trzeba. Wka, tam jezioro, białe jezioro. Jezioro białe. No. No i tam po prostu staram się. A jaka miejscowość? Antoninów się nazywa. Antoninów. Przyjeżdżałem przez Antoninów. Że Antoninów jest jeszcze... jeszcze. Ale wiem, gdzieś koło Płocka blisko. Przyjeżdżałem, tak. Przez Antoninów. W którą stronę to się jedzie? To jest jeszcze przy Łącku jest Antoninów, a to jest przy Białym, tam gdzie ja Ale jestem. Ale jaka droga prowadzi na co? A tu taka droga, u mnie to jest leśna. Proszę ojca, ale do niej łatwo trafić. Do Jadzi łatwo trafić, bo jest zawsze, bo flaga biało-czerwona wysoko. Przed domem. Zawsze wisi. Jedna przy domu, a druga tak na polu, fajnie, wielka. Pięknie. A co mówią sąsiedzi inni? No, ja nie nadsłuchuję, co oni mówią. Ale staram się, żeby... Ale dyplomata, nie? Po prostu no... Sam dobrze. I bardzo dobrze. I na pewno szanują panią. Nie uciekają ode mnie. A przychylni ale cieszą. Ale to ci, co też tam głoszą. Pięknie. No gratulacje. To co? A teraz mamy pielgrzymkę. No będziemy. Tak? Już mamy 25 38 osób. Ale szybko to minęło, nie? Bardzo tak, proszę. Tak, tak. Jeden to minęło. No, a ile ciekawych rzeczy się działo. Srebrny jubileusz. Niektóre rzeczy będę mówił. Czy państwo wiecie, to taką rzecz powiem, jak myśmy walczyli o radio, o telewizję. O telewizję, wiecie państwo, w Krajowej Radzie jest, teraz są inni w tej Krajowej Radzie, bardziej tacy normalni, no, przepraszam, bardziej tacy ludzcy w stosunku do nas, o tak, w tym stanie. Wiecie państwo, to co, to ile jest tych, każdych takich kartek, prawda, podpisanych, ileś tam jest podpisów na jednej kartce, walka o multiplex. Wiecie państwo, ile tego jest tak na długość? No, na jednej kartce ileś nazwisk? Zgadnijcie, ile na długość? Nie, no ja tak nie lubię zgadywać. No ile? Nigdy nie zgadnę. Metr, dwa, trzy? No do czterech na pewno. 60 metrów. Ojej. 60 ojej, metrów ojej. Tego jest. Tylu ludzi podpisywało. O mamo. No. Kartka przy kartce, to jest tak o. No tak. 60 metrów. Nie mieli co robić. Nie, ale to my ludzie, tak, to tak, ludzie nasi. Tyle podpisywa. Zobaczcie, też tak trzeba było walczyć. Tak. I to jest rodzina Radia Maria. Tak, to jest ten ruch też oddolny, ten, prawda? Tej, tak, oddolny tak. Wszędzie, tam. Tak, walka Bóg święty, cały czas trwa ale, i za lasy. Ale wszyscy poczuli to, co pani Jadwiga powiedziała, powołanie, nie? Tak, i to się wtedy robi sercem, z miłością i to... Tak. I ja, proszę ojca, dodam tylko, przez te 20 parę lat nie opuściłam żadnej trzeciej środy. Czy nie mam jakiejś łaski? Ja dziękuję Panu Bogu i Matce Najświętszej, że należę do tego. Nawet zdrowie, że pani zdrowie. Przeziębiła się na tamtą środę. Ale ja się przeziębiam i wyjeżdżam. Ale nie na tą środę. Przecież w Watykanie była, spotkaliśmy się. Podaję nam czytanie, bo jestem przeziębiona, proszę przeczytaj. Tak, bo nie ma siły. Ale byłam obecna, kiedyś miałam chrypę, ale byłam. Ale nie opuściłam żadnej trzeciej środy. Tak, a na rocznicę zapisują się? Tak. Jaki telefon podamy? Dobrze, podamy. To właśnie do państwa. I proszę państwa, inni też, bo już żeście zgłoszeni jesteście. Tak, tak, pani, żeście dużo wcześniej się zgłosili. Bardzo szkoda, nie, mamy już karty wstępu ładnie wydrukowane. No, naprawdę. Piękne, ale nie pokazuje, żeby nikt nie podrobił. Nie, to strasznie tam stromo jest. To trzeba tam takich... Ale pani dała radę. Daję. Nie, jest jeszcze to niektórych przypuszczam. No jest lepiej niż było, bo w tych namiotach tak było ciężko. Ciężko było i oczywiście. Wie pani, mnie było tak żal, tak, że ci ludzie stoją. Tak. Ci ludzie nie widzą ołtarza. Mówię, Boże, jak się dowiedziałem, że jest ta arena, jakoś tak, no umówiliśmy się z tym odpowiedzialnym za tą arenę panem, bardzo kulturalny.
Wszyscy zresztą, i prezydent miasta, wszyscy. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie, no. Serdecznie. Prezydent. Paniały prezydent. My takiego nie takiego macie. Prezydenta. Nie. O nie, to nie mówmy lepiej. Lepiej nic nie mówmy, nie? Tak. Mamy. Wy też macie prezydenta. Mamy prezydenta. Którego? Nowakowskiego. Myślałem, że Duda. A był? Był przed wczoraj w Płocku. Czyli Duda też? W Płocku, tak. Był wczoraj. W arenie właśnie. I wy żeście też tam były, pani? Teraz nie, bo to było nawet nienagłośnione, proszę ojca. Muszę powiedzieć, że nie nagłośnili. Gdybyśmy to wiedzieli, to ja bym na radiu nawet nagłośniła, żeby dużo ludzi poszło. A może o to chodziło, żeby nie powiedzieć? Chyba o to chodziło. Że chcieli znowu na bezpieczeństwo. A tak blisko nas. My tam mieszkamy. A przecież tam, na naszym osiedlu. Kościół nas jest. Ale słuchajcie, pani, jak prezydent był w Sycowie na ślubie córki państwa Kępów, pani minister Kępa, no i mąż, prawda? Był tam. No pięknie. To cały Syców patrzył przez te okna, no tego tak. Tam. No zdjęcia tak. Robili. Tego. Nikt się nie spodziewał. No znaczy, to taka niespodzianka. Tak, znaczy, nie, oni się tam spodziewali, ale nikt, że to aż tak będzie, że to, prawda, było bardzo skromne. Na temat jesteśmy i na weselu był później, tak? Tak? Jak, jesteśmy jak jest mowa o panu prezydencie. Ministrowie byli. To... Normalna, rodzinna atmosfera, piękna. Właśnie. Ja nie byłem na tym weselu, ale... Ale słyszałem, ja byłem we wrześniu zawsze jeździmy do Matki Bożej Skępskiej. No tam zawsze Krzysztof jeździł, teraz już nie świętej pamięci, szkoda go tam, żeśmy zawsze rozkładali ulotki, roznosiliśmy. I mszę świętą też sprawował z naszym księdzem biskupem, biskup Michalik. I w tej homilii swojej powiedział: cieszę się, że doczekałem takich czasów, że pan prezydent całuje papieża w rękę. Tak. I klęka. I klęka, i klęczy. Zobaczyłem, że klęczy na kolanach dwóch. Tak. To do mnie telefonują z Niemiec, Niemcy. Bo mam znajomych katolików Niemców. Mówią, jak my wam zazdrościmy naszego rządu. Zazdrościmy. No. Tylko teraz módlmy się, żeby oni dali radę. Tak. To jest jedno, żeby dotrzymali słowa. No i te kody wszystkie. I żeby się trzymali. Wiecie państwo, teraz przed rocznicą co jest? Tak. Teraz by pokazywali w telewizji, jak tego, to kobieta, no dajcie spokój, co to za kobieta. Do czego oni się zniżają? Ale jeszcze zdjęcie. Ale tego karykatura pana Jarosława Kaczyńskiego. Ale i Chrystus Król? Jak prawda? To można? I tak. Jak już takich się sięgają, to że to było już w telewizji pokazane, jak oni znieważali. I mówię, i Pana Chrystusa, Boga, i człowieka, Pana Boga a Pan Jarosław Kaczyński, szacunek mu się należy oczywiście za to, co zrobił. Nie? Nie? A nie? Tak. No widać, kto jest. I jeszcze kot. Mówię, ale jaka to jest manipulacja? Komitet Obrony Demokracji. Jakiej demokracji? To taka demokracja, że przychodzą pod nasz kościół i no bluźnią, właśnie, wyśmiewają się pod radio, pod uczelnię. Taką demokrację, dziękuję za taką demokrację. Taką demokrację. I ojcze, to co zrobili też na te obchody, którejś to gazety, tą Dodę tam wsadzili z tą pupą, to już jest tragedia. Ja nie wiem, nie byłem tam. Nawet takich rzeczy się nie wspomina. No zgadza się, bo to jest okropne. To szkoda. To jest... Pobłogosławić do przodu. Pomodlić się. I trzeba i iść do przodu. I wychowywać dobrze. Tak. Człowieka ukształtować, dlatego szkoła, dlatego mówię pismo wziąć do ręki. Tak, będą teraz, no teraz na przykład będzie rocznica. Dlaczego? Kupić książkę dziecku, kupić innym. Mikołaj jest, coś dobrego. Pod poduszkę włożyć, wyciągnie, ucieszy się, dobre wrażenie. Coś dobrego w sercu niech się dzieje, przeczyta. Innym, o, Wołyń, bez komentarza. To jest. Proszę. To jest piękne. Taką książkę. Kupimy naszemu księdzu Andrzejowi Smoleniowi na prezent, bo będzie miał teraz imieniny. A on jest właśnie, jaką ma bibliotekę ogromną, to my tylko książkami, ale tak mówi, mnie to jest bardzo ciężko, mówi, kupić książkę. Mówi, bo ja zobaczcie, jaką mam bibliotekę, pokazywał nam. Przychodzą dusze. Ale mówi, ale od was zawsze dostaję tak, o której nie mam. Bo ja mówię, bo my wiemy, gdzie kupować. To co, to zapraszamy na pielgrzymkę. Oczywiście. I dalej czynimy, co się da. Nasz ksiądz proboszcz jest tak i polityk, i wojskowy, także on nas musimy tak ewangelizuje. Kończyć. To pozdrawiam. Pani Jadziu, pozdrawiamy proszę, wszystkich. Proszę po kolei, pani Jadziu. No to pozdrawiam już wszystkich. Proszę ojca, powiem tak, jak pozdrowię katedrę, to niech się czują pozdrowione wszystkie parafie w Płocku i w całej naszej diecezji. Męża też. Proszę, męża i syna, bo tam na pewno oglądają.
Także, no to pozdrawiam, no ale naszego księdza Andrzeja Smolenian to trzeba pozdrowić i podziękować mu za to, że naprawdę... Proboszcz. Proboszcz, tak, proboszcz. Zdrawiamy serdecznie. Świętego Józefa. I wszystkie nasze koleżanki. I Bodzanów, który do nas przyjeżdża 25 kilometrów. A i teraz następna, pani Jadwiga druga. A ja pozdrawiam rodzinę z Bogatyni i rodzinę, która jest w Belgii, córkę z rodziną. I wszystkie wnuki, i z Płocka rodziny, i wszystkie wnuki. Laurę, Karolinę, Kingusię i Dominika. Pięknie. I pani Helena? Ja też pozdrawiam swoją rodzinę, swoje wnuczki. Mam dwie. No i męża, który zachowuje się jak opiekun jak domu. Jak święty. Tak. To on wytrzymuje, nie? Wytrzymuje, tak. Nie, ale pani też wytrzymuje. Tak, ja też wytrzymuję. Małżeństwo też... to jest... To tak, jest droga do świętości. Tak, tak. Za 3 lata będzie 50-lecie, także chyba Pan Bóg nam pomoże. Będziemy obchodzić. Tak, dziękuję bardzo. No i jeszcze tylko dopowiem, że zapraszamy już na 13 opłatek diecezjalny, tak, który odbędzie się 29 stycznia. To jest trzecia środa miesiąca stycznia i u świętego Józefa. Jakbym był w Polsce, to bym chętnie przyjechał. Proszę ojca, bardzo prosimy, zapraszamy. Trzynastka to taka ja jeszcze nie opiekun, proszę. A tu było w tym roku właśnie. Pięknie. Chciałam się pochwalić. Pięknie. Bardzo 13 dziękuję. Zapraszamy tak. Ojca, jak jeszcze nie był. Trzynastka taka szczęśliwa, bo to fatimska. Tak, bardzo dziękujemy. Myśmy 13 ślubu. Dziękujemy, proszę Państwa. To, żeśmy tak porozmawiali. Można powiedzieć, jak pogwarzyli w rodzinie Rady Maryi, proszę Państwa, i zapraszamy do działania dalej. Mamy bardzo dużo do zrobienia. Tak. Nawet nie mówimy teraz. A teraz najbliższą sobotę, no, rocznica wiadomo. Troszkę więcej będziemy wiedzieć. A będzie, no, ciekawe rzeczy będą. Dobrze. Co rok jest więcej, z czego się bardzo cieszymy. Tak. Co rok jest więcej. Tak. Słyszymy, my to widzimy, słyszymy. Czujemy to. Że ojciec, tak, tak ten statek na fale. Bóg zapłać.